Dzień dobry, więc mamy już wtorek, rynki zdążyły nieco powyceniać wydarzenia z poprzedniego tygodnia, dlatego dzisiaj podsumujemy co wiemy po publikacji decyzji Fedu, MBC i przeanalizujemy co może nas czekać podczas handlu na eurodolarze i dolarze australijskim z dolarem amerykańskim. Okay. E, możemy śmiało stwierdzić, że chyba rynki nie do końca ufają Fedowi amerykańskie indeksy giełdowe aktywnie rosną, kurs euro wzrósł pomimo jastrzębich perspektyw procentowych. no tutaj instrumenty pochodne również pokazują, iż prawdopodobieństwo spełnienia się tych prognoz w 2023 roku wynosi zaledwie 6-11% no co jest dziwne, bo jak pamiętamy jeszcze nie tak dawno działanie wbrew Fedowi źle się kończyło Inwestorzy uważają, no, że Jerome Powell i jego koledzy mogą się mylić tak samo jak w zeszłym roku, kiedy uznali wysoką inflację za przejściową. To pewnie akurat wszyscy pamiętają. I to, że później zostali zmuszeni właśnie do gwałtownego podnoszenia stóp I teraz właśnie może być podobnie. Ogólnie banki centralne na świecie nie wiedzą, co robić, aby było dobrze, można tak stwierdzić kolokwialnie. Są w niezwykle trudnej sytuacji, muszą dowiedzieć się, czy inflacja utknęła powyżej celu 2%, co wymaga dodatkowych podwyżek, a jeśli spadek cen jest opóźniony, należy zrobić długą przerwę. No problem w tym, że prawdopodobieństwo błędu jest wysokie w każdym scenariuszu. No w pierwszym przypadku może rozpocząć się głęboka recesja, a w drugim przypadku wysoka inflacja może stać się długookresowa. I wygląda na to, że bazowy wskaźnik no, nie zamierza gwałtownie spadać. Od kilku miesięcy ceny w krajach rozwiniętych oscylują mniej więcej na tym samym poziomie. I nic dziwnego, że banki centralne Australii i Kanady wróciły do podwyżek, a EBC był gotowy podnieść stopę do 4%. A w którym Rada Prezesów jest zdominowana przez Jastrzębie. A tutaj Joachim Nagel wzywa do kontynuacji we wrześniu, podczas gdy Pierre Wunsch sugeruje październik. A według Izabel Schnabel, urzędnicy powinni powstrzymać się od robienia zbyt, wie, zbyt dużo, by właśnie nie przesadzić z podwyżkami, by właśnie nie wywołać recesji. A z kolei Philip Lane, zwolennik polityki zależnej od danych, powiedział, że wrześniowe działania powinny być omawiane bliżej jesieni, kiedy to właśnie odpowiednie dane zostaną opublikowane. No, przede wszystkim, oczywiście, dane inflacyjne. Dlatego myślę, że nic więc dziwnego, że kursy Etka wzrósł i umocnił się powyżej 1,09, choć na ten moment jest lekko poniżej. I tak w tym tygodniu mamy zeznania Jeroma Pawła w środę i czwartek przed kongresem. Jeśli nie będzie nalegał, tutaj Jerome Powell oczywiście, na dwie podwyżki 100% w 2023, euro wzrośnie jeszcze wyżej do majowych maksimów, ale aby jednak zbliżyć się do 1,15 dolara, gospodarka europejska musi osiągać lepsze wyniki niż amerykańska, co będzie niezwykle trudne do zrobienia. Patrząc na historię, w 2008 roku gospodarka UE miała wartość 16,2 biliona dolarów. Była nieco większa niż gospodarka USA, która miała wartość 14,7 biliona dolarów. Jednak w 2022 roku PKB USA wzrosło do 25 bilionów, podczas gdy Unia Europejska z Wielką Brytanią łącznie do 19,8 biliona dolarów. Tu na tle wojny na Ukrainie luka ta będzie się jeszcze pogłębiać. Okoliczności, Okoliczność ta ogranicza potencjał wzrostowy właśnie euro-dolara, więc no tu rozsądnie byłoby sprzedawać parę, czyli shortować przy wzroście w kierunku 1,1 i 1,045 lub dodać krótkie transakcje przy spadku od razu poniżej 1,09. No dobrze, no to teraz przejdźmy do Oziego, a tutaj lekka wtopa można powiedzieć, dolar australijski zanotował najgorszy dzienny spadek w ciągu ostatnich trzech tygodni po opublikowaniu protokołu z posiedzenia RBA, czyli tzw. Tak minutek. Na czerwcowym posiedzeniu regulator uznał argumenty przemawiające za posiedzeniem, za, przepraszam, za podniesieniem i utrzymaniem stóp procentowych na dotychczasowym poziomie za dobrze zrównoważone. Jednak koniec końców, no, to pierwsze jak wiemy wydawało się bardziej przekonujące i RBA podniósł. 100 do 4,1%. Jednak co ważne, nic nie wskazywało na dalsze zaciśnienie polityki pieniężnej i to właśnie dlatego inwestorzy uznali to za postawę, można powiedzieć, może nie gołębią, ale nie jastrzębią, i zaczęli wyprzedawać. E, Oz w parze z dolarem amerykańskim. Według ANZ, wznowienie procesu zacieśniania polityki pieniężnej przez RBA jest silniejszym argumentem przemawiającym zakupowanie dolara australijskiego niż bodziec z Chin. Ogólnie protokół z czerwcowego posiedzenia RBA pokazał, że są mniej skłonni do dalszych podwyżek niż chcieliby tego inwestorzy. Z jednej strony nie mieli wtedy jeszcze danych o zatrudnieniu w Australii za mają, które są dosyć mocne. Wzrost zatrudnienia wyniósł 75 900 przekroczył właśnie wszelkie prognozy ekspertów. Stopa bezrobocia powróciła do najniższego poziomu od pół wieku, a udział pracujących w gospodarce osiągnął rekordowy poziom. I tu raport dotyczący miejsc pracy no właśnie sugeruje, że zarządzający aktywami rację, zajmujący długie pozycje na Australijczyku. Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że trend wzrostowy na AUDUSD będzie kontynuowany, a z kolei fundusze hedgingowe w to nie wierzą, obstawiając, że agresywne restrykcje monetarne RBA koniec końców wywołają recesję. Odwrócona krzywa rentowności w Australii sygnalizuje pierwsze załamanie gospodarcze w ciągu ostatnich 25 lat z wyłączeniem Rony w 2020. Rentowności obligacji trzyletnich rosły szybciej niż 10-letnich, krzywa rentowności została odwrócona? No, a jak wiemy, tradycyjnie odwrócona krzywa rentowności sygnalizuje zbliżającą się recesję, jak to miało miejsce w Nowej Zelandii. Jednak w USA krzywa, rentowno w krzywa rentowności jest odwrócona już od dłuższego czasu, jak dotąd nie doszło do spadku PKB, więc jest całkiem możliwe, że Australia też uniknie recesji, bądź przynajmniej odsunie się to w czasie. Dlatego, że właśnie musimy pamiętać, że gdy przestudujemy sobie te krzywe rentowności z USA i kiedy po przecięciu się następowała recesja, to zobaczymy, że w sumie działo się to w momencie powrotu krzywej do wartości dodatniej, więc teoretycznie jeszcze jest czas. No, okej. Okay. Moim zdaniem głównym motorem rajdu AUD-USD nie są Chiny ani polityka pieniężna RBA, na no raczej właśnie. Rosnący globalny apetyt na ryzyko odzwierciedlony we wzroście indeksów giełdowych w USA. W rezultacie ryzykowne waluty, w tym australijska, są faworytami. Ale też Chiny będą wspierać się AUD dolar australijskiego w drugiej połowie roku, więc cele zakupowe pozostają bez zmian na 0.69 i 0.71. Obecnie wycofanie z odbiciem od oporu na 0.6795 i 0.6735 i 0.6680 powinno być wykorzystywane do. Zajmowania długich pozycji, ale oczywiście to tylko moja opinia, ani żadna porada, i tak dalej, więc należy o tym oczywiście pamiętać. I to tyle w sumie w dzisiejszym materiale. Dzięki wielkie za uwagę. Słyszymy się w kolejnym. Pamiętajcie również, żeby zerknąć na inne nasze produkcje, które wyświetlają Wam się na ekranie. To tyle z mojej strony dzięki i do usłyszenia.